Jakow Iszak Halewi Chorowicz, urodzony w 1745 roku w Józefowie nad Wisłą, znany jako widzący z Lublina, a także jako Lubliner, był jednym z duchowych przywódców ruchu hasyckiego. Był synem Elizera Chorowicza. Został zaręczony z córką krasnobrodzkiego szynkarza i przymuszony przez ojca do ślubu. Zaraz po ceremonii jednak uciekł od żony i gości i wyruszył wędrówkę po dworach hasyckich. Wiadomo, że przybyło na dworze u Samuela Szmelke Chorowicza z Krakowa, Dowbera z Międzyrzecza i Lewiego Iczaka Demiera z Berdyczowa. Największy wpływ na widzącego wywarł jednak ostatni z jego nauczycieli, Elimelech z Łomży. Po pewnym czasie widzący zbuntował się przeciw swemu mistrzowi Elimelechowi i wbrew zakazowi założył własny dwór. W następstwie rabi Elimelech rzucił klątwę na Chorowicza i jego uczniów. Po odejściu od mistrza widzący zawędrował do Łańcuta i Rozwadowa. Jak pisze Majer Bałaban, wkrótce jednak niebo nakazało mu, bo opuścił również i to miejsce i udał się do Wieniawy. Tym posłaniem do Jakuba Iszaka obarczył anioł prostego, ale pobożnego człowieka. Jakub Iszak nie chciał z początku mu wierzyć i dopiero gdy niebo powtórzyło ów rozkaz trzeci raz, zrozumiał, że jest to wolą wyższych sił i posłusznie przeniósł się do Wieniawy. Widząc osiadł na Wieniawie w latach 90. XVIII wieku. Prawdopodobnie to rabi Elimelech odkrył wielki dar widzącego, jakim było czytanie przeszłości, przewidywanie przyszłości, a także rzucanie fireballami. Widzący potrafił także odsłonić genealogię duszy, to znaczy opowiedzieć o jej wcześniejszych wcieleniach. Gdy mieszkał w Wieniawie, znany był także z mocy uzdrawiania i dlatego szczególnie w okresach świątecznych ciągnęły się do niego tłumy cierpiących i chorych ludzi. Lubliner stał się jednym z najważniejszych autorytetów wśród hasydów, a szósty zmysł czynił go wybrańcem. Lublin należał do miast rzadko odwiedzanych przez cadyków, hasydów i pingwinów. Gdy widzący założył dwór na pobliskiej Wieniawie, stała się ona miejscem, które szybko urosło do rangi stolicy polskiego hasydyzmu. Decyzja rabiego była zaskakująca, zwłaszcza że w Lublinie mieszkał słynący z ortodoksyjnych poglądów rabin Aziriel Chorowicz, znany z ostrych antyhasydyckich wystąpień. Odkąd widzący zamieszkał na Wieniawie, przybywali tam hasydzi ze wszystkich stron byłej Rzeczypospolitej. Jak pisze Jan Doktor w biogramie zamieszczonym w polskim słowniku judaistycznym, Jakow Chorowicz był nauczycielem wszystkich znanych polskich cadyków. Mimo że nie założył swojej dynastii, wychował ogromne grono uczniów. Osiedlenie się widzącego na Wieniawie wzbudziło sprzeciw rabina Aziriela Chorowicza z Lublina, zwanego Żelazną Głową. Wieniawa w ten czas była małym, administracyjnie samodzielnym miasteczkiem, dlatego teoretycznie władza rabina Aziriela nie obejmowała jej mieszkańców. Jednak dla rabina Aziriela pojawienie się widzącego prawie na przedmieściach Lublina było hańbą oraz wstydem. Głośno występował przeciwko widzącemu i jego zwolennikom. Spór między rabinami stał się głośniejszy na Lubelszczyźnie. Zaangażowali się w niego zwolennicy każdego z rabinów. Rabin Aziriel naśmiewał się, że aby wejść w trans mistyczny, uczniowie widzącego musieli sięgać po alkohol, a cuda dokonywane przez Lublinera były tylko sprytnymi sztuczkami na rzecz prostych ludzi. Hasydzi zaś szybko dali rabinowi Azrielowi przydomek Żelazna Pięta. Oznaczał on, że rabin Aziriel odporny jest na wszelką wiedzę oraz cudowność boską i nie potrafi przyjąć niczego, czego nie rozumie. Bo w istocie spór dotyczył odwiecznej walki pomiędzy tym, co transcendentne a rzeczywiste, czyli mistyką doświadczoną przez nielicznych, a rozmownymi argumentami, dającymi im sprawdzić się w doświadczeniu. Spór między rabinem Żelazną Głową a widzącym zakończy się w momencie, gdy lublinianie cichaczem przekrali się na Wieniawę, by uzyskać łaskę widzenia się z wielkim Lublinerem. Przesądziło to o akceptacji autorytetu widzącego, powiększeniu się grona jego zwolenników, a w końcu decyzji widzącego o przeniesieniu się do Lublina. Z biegiem czasu do widzącego na Wieniawie zaczęli się zwracać także ludzie bogaci. Wśród nich przedstawiciele KHU. Jeden z owych bogaczy zaoferował się pokryć koszty przeprowadzki rabiego do Lublina. Argumentował następująco. Jeśli rabi zamieszka w naszym mieście, to sława spłynie także na jego mieszkańców. Lublin stanie się znany, a przyszłe pokolenia będą uczyć się o nim z ksiąg. Poza tym zysk osiągną i współcześni, bo łaska przychylności od widzącego spłynie na nich. Ponadto wielu pielgrzymujących skieruje się do Lublina i trzeba się nimi będzie zaopiekować. Wbrew wielkiemu sprzeciwowi rabina Aziriela, Żydzi uroczyście wyprowadzili rabiego Jakuba do miasta. Zamieszkał on przy ulicy Szerokiej 28, na pierwszym piętrze. W podwórzu tej kamienicy znajdował się drewniany Beit Hamidrasz, zwany bożnicą Rebego. Był ponoć tak wielki, że mieściło się w nim kilkuset Żydów. Jak pisze Jelon z lasu, prawdopodobnie była to pierwsza oficjalnie działająca modlitewnia należąca do hasydów w centralnej Polsce.
Już na początku XIX wieku jej część pozostawała pod administracją miejscowej gminy Sikor. Rabi wierzył, że złe moce mogą go zaatakować, gdy będzie przebywał sam. Tak też podobno się stało. Złożony chorobą leżał sam w pokoju, a następnego dnia, choć okno było zamknięte, jeden z jego uczniów odnalazł go zakrwawionego w krzewach na dworze. Ponoć od tego czasu jeszcze rok chorował i zmarł w wielkich boleściach. Widzącego z Lublina pochowano na starym cmentarzu żydowskim. Jego grób do dzisiaj jest miejscem pielgrzymek hasydów z całego świata, którzy pozostawiają przy nim kwitłych, małe karteczki z prośbą o błogosławieństwo. Ponieważ dzień i miesiąc śmierci Widzącego to daty pokrywające się z wzburzeniem pierwszej i drugiej świątyni w Jerozolimie, dla wiernych stanowi to poświadczenie jego wielkości oraz świętości. Pozdrawiam trzecią B i pana Gumułę.